Dzień dobry Państwu. W cyklu rozmów wprost z ekspertem o zdrowiu będziemy dzisiaj rozmawiać o epidemii chorób alergicznych, a zwłaszcza o alergicznym mierzycie nosa w czasie epidemii COVID-19. Naszym gościem jest pan doktor nauk medycznych Piotr Dąbrowiecki, specjalista chorób wewnętrznych i alergologii z Wojskowego Instytutu Medycznego. Panie doktorze, dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Panie doktorze, alergicy jak co roku o tej porze roku są w trudnej sytuacji i będą chyba jeszcze w trudnej sytuacji przez co najmniej kilka miesięcy, ponieważ trwa sezon pylenia. No to wszystko nałożyła się nam epidemia COVID-19. A proszę powiedzieć, jakie alergeny w tej chwili wywołują, są najbardziej groźne, jakie alergeny wywołują objawy alergicznego nierzytu nosa? W marcu to były pyłki olchy, leszczyny, teraz mamy kwiecień i kwiecień jest to miesiąc brzozy. Także w tej chwili ten katar, kichanie, uzawienie, czy nawet objawy ze strony układu oddechowego, takie jak kaszel, świsty i duszności, czyli astma sezonowa, są wywoływane przez pyłki brzoz, która w dużej ilości jest teraz w atmosferze. Rozumiem, że jeszcze czekają nas kolejne jeszcze drzewa, które będą pylić, potem trawy. Zgadza się. Jak wejdziemy w miesiąc maj, to będzie brzoza i dąb. I później gdzieś koło połowy maja tą brzozę i ten dąb zastąpią trawy. Drugi bardzo silny alergen, który często daje takie same lub jeszcze większe objawy ze strony nosa, gardła czy też płuc. Te objawy, katar, swędzenie nosa, oczu, przypominają infekcje i przypominają też objawy choroby COVID-19. Jak odróżnić alergię, objawy alergii, objawy alergicznego nierzytu nosa od objawów COVID-19? Na pewno w tej chwili, poza tym, że mamy epidemię COVID-19, to takie zwykłe problemy wiosenne, które dotykają nas jako alergików, przyjdą, czy już przyszły. W związku z tym, jeżeli ktoś ma takie objawy jak katar, kichanie, uzawienie, które nasilają się po wyjściu na zewnątrz, no oczywiście jest hasło zostań w domu, więc dla alergika jest to dobre hasło, natomiast w momencie, kiedy chcemy wyjść, zaczerpnąć świeżego powietrza i pokręcić się koło własnego domu, i wtedy nasilają nam się zdecydowanie objawy takie jak uzawienie spływek oczu, piasek pod powiekami, katar, kichanie i objawy ze strony układu oddechowego jak kaszel czy świsty, no to widzimy ten czynnik wyzwalający, jakim jest prawdopodobnie pyłek brzozy w tej chwili. Natomiast oczywiście, jeżeli wyjdziemy na zewnątrz, a nie ubierzemy się dobrze, czyli przeziębimy się, to po jednym, dwóch dniach występują objawy choroby przeziębieniowej. Ogólne złe samopoczucie, bóle mięśniowe, drapanie w gardle, może być katar, może być kaszel. No i tu jest miejsce do tego, żeby zacząć się zastanawiać, no czy to nie jest koronawirus, ale jeżeli siedzimy w domu, jeżeli nie mieliśmy kontaktu z osobą COVID dodatnią, jeżeli nie jesteśmy pracownikiem służby zdrowia, który kontaktuje się z pacjentami, no to jest to ekstremalnie niskie ryzyko, prawda? Natomiast jeżeli występuje wysoka gorączka, jeżeli występuje suchy, męczący kaszel, jeżeli po prostu źle się czujemy i te objawy wystąpiły po kontakcie na przykład z kimś, to wiemy, że chorował czy zachorował, no to zawsze powinniśmy sobie zadać pytanie, czy przypadkiem nie jest to zakażenie koronawirusem i czy nie powinniśmy udać się do miejsca, gdzie taką diagnostykę się wykonuje, czyli oddziały obserwacyjno-zakaźne czy oddziały zakaźne. Natomiast ważna rada, robimy to z reguły w drugiej dobie po kontakcie i po wystąpieniu objawów, bo wtedy, a najlepiej w siódmej dobie, jeżeli stan kliniczny na to pozwala, bo wtedy testy w 95% u osób zakażonych wychodzą dodatnie. Często się mówiło o tym, że alergia toruje drogę infekcji, co też oznacza, że należy ją dobrze leczyć. Jak w takim razie w okresie epidemii COVID leczyć dobrze alergiczny nierzyt nosa? Tak samo jak bez epidemii COVID. To te zasady leczenia alergicznego nierzytu nosa, one są identyczne. Czyli podstawą leczenia alergicznego nierzytu nosa w zależności od jego stopnia klinicznego, czy jest łagodny, umiarkowanie ciężki czy ciężki, to jest połączenie leków antyhistaminowych i sterydów donosowych. To jest podstawa. Często dołączamy też leki antyleukotrienowe i tutaj dobra informacja dla pacjentów.
zarówno leki antyhistaminowe, jak i od niedawna sterydy donosowe są dostępne jako leki OTC w aptece. Czyli farmaceuta w ramach opieki farmaceutycznej po zebraniu wywiadu może nam takie leki zaordynować. No i to jest, no to jest wielka informacja dla pacjentów, którzy szczególnie w tym roku po raz pierwszy mają objawy takie jak katar, kichanie, wzawienie, czyli zostali zaskoczeni. Ci, którzy mieli już parę lat objawy, no i z jakiegoś względu, nie wiem, nie odwiedzili alergologa przed sezonem, no i w tej chwili nagle wychodząc na dwór zauważyli, że o rany, znowu alergia wróciła, a przecież to kwiecień, a ja jestem uczulony na brzozę, też mogą się udać do farmaceuty z prośbą o pomoc lub też skorzystać z telewizyty. Ja pacjentów, których mam od wielu lat pod swoją opieką, często konsultuję przez telefon i w tym momencie niedługa rozmowa, zebranie wywiadu, e-recepta, no właściwie rozwiązuje problemy większości pacjentów. Czyli jakby alergicy nie są pozostawieni sami sobie w tej sytuacji. Jak najbardziej, staramy się pomóc. A proszę powiedzieć, bo jedną z metod leczenia alergii jest też odczulanie, czyli immunoterapia. Czy w tym okresie, który teraz mamy, można się odczulać? To jest dobre pytanie. Stanowisko konsultanta krajowego jest takie, że w tej chwili ze względu na stan epidemiologiczny powinniśmy zaprzestać immunoterapii swoistej. Do tego dołącza stanowisko Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, grupy ekspertów, którzy wskazują, że jeżeli pacjenci zakończyli 3-letni tryb odczulania, to ze względu na stan epidemiologiczny zakończymy ten proces terapii. Natomiast dla pacjentów, którzy nie ukończyli jeszcze 3-letniego trybu, a ewidentnie to jest leczenie, które przynosi konkretną pomoc, a mają możliwość skorzystania z pomocy alergologa, no to nie zakazujemy, natomiast no to jest kwestia umowy między lekarzem prowadzącym a pacjentem. Wtedy przyjmujemy pacjenta odpowiednio ubrani, lekarz ma przyłbicę, maseczkę, rękawiczki, pacjent wchodzi w maseczce, w rękawiczkach, no i odbywa się procedura, która wcześniej odbywała się w sposób normalny, a teraz w sposób taki trochę dziwny, trochę adekwatny do tego stanu, w którym wszyscy jesteśmy, czyli w stanie epidemii. Panie doktorze, do niedawna właściwie jedną formą immunoterapii była immunoterapia w iniekcjach. Od niedawna jest jeszcze też dostępna immunoterapia podjęzykowa. Czy ją można dzisiaj stosować? Czy ona jest bezpieczna? Czy jest skuteczna? Czy jest tak samo skuteczna jak immunoterapia ta w zastrzykach? Patrząc na wytyczne, jakby traktujemy te obie metody immunoterapii równorzędnie. Decyduje lekarz i pacjent, czyli jeżeli pacjent chce się odczulać iniekcyjnie, czyli w tej konwencjonalnej formule, to proponujemy pacjentowi tą formułę. Jeżeli chce odczulać się sam w domu, to oczywiście jak najbardziej pomagamy pacjentowi pisząc receptę na krople czy na tabletki podjęzykowe. Zawsze taka procedura musi się zacząć w gabinecie alergologa, czyli tą pierwszą tabletkę, pierwszą kroplę przyjmujemy w gabinecie alergologa, a później pacjent kontynuuje leczenie u siebie w domu pod nadzorem lekarza, pojawiając się co 2 miesiące na wizycie kontrolnej. I oczywiście jak najbardziej to jest, tak jak mówię, równoważenny sposób immunoterapii, przynosi podobne benefity dla pacjenta w postaci zmniejszenia ilości objawów, poprawy stanu ogólnego, czy też prewencji chorób alergicznych. Natomiast w tej chwili już nie ma szans, żebyśmy zdążyli z brzozą, prawda, bo już jesteśmy w trakcie immunoterapii, a tą immunoterapię podjęzykową musimy zacząć przed wystąpieniem pylenia. No tutaj ewentualnie odczulanie na trawie jeszcze wchodziłoby w grę, natomiast to też jest kwestia spotkania z lekarzem osobistym, bo musimy podać tą pierwszą dawkę i tu już mogą zaczynać się schody. Troszkę późno, no ale potencjalnie nie niemożliwe, także jeżeli i lekarz i pacjent byłby zdeterminowany, oczywiście taką procedurę można przeprowadzić. W ogóle immunoterapię można zacząć w jakim wieku? Czy są jakieś dolne i górne granice wieku, kiedy można zacząć się odczuwać? Tak, są granice, szczególnie granice dolne i tutaj po ukończeniu 5 roku życia
u osób, które mają dodatnie testy i reagują na alergen, możemy zacząć immunoterapię swoistą. Najczęściej, jeśli chodzi o tą grupę wiekową, czyli dzieci w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym, to są dzieci, które korzystają z odczulania w formie kropli podjęzykowych, czy no właściwie kropli podjęzykowych. Młodzi dorośli już mogą zdecydować się na leczenie tabletkami, czy młodzież na leczenie tabletkami podjęzykowymi. No i w przypadku osób dorosłych tak naprawdę to pacjent wybiera metodę. My oczywiście jako alergolodzy przedstawiamy wszystkie za i przeciw, bo każda metoda ma takowe. Natomiast jeżeli pacjent ma objawy po narażeniu na alergen, to spełnia kryteria do tego, żeby rozpocząć u niego immunoterapię. I to jest moim zdaniem najlepsza forma leczenia chorób alergicznych, dlatego że z jednej strony działa objawowo, czyli zmniejsza objawy po narażeniu, na przykład na pyłek brzozy, na pyłek traw, czy na roztocza kurzu domowego, a z drugiej strony działa prewencyjnie, czyli tak naprawdę po zakończeniu immunoterapii ta pamięć immunologiczna utrzymuje się wiele lat. Co więcej, immunoterapia, szczególnie w przypadku osób uczulonych na roztocza kurzu domowego, czy również na alergeny pyłkowe, zmniejsza ryzyko wystąpienia objawów astmy w grupie osób, które jej nie miały. Czyli mamy alergię, mamy alergiczny nierzyc nosa, odczulamy się, zdecydowanie zmniejszamy ryzyko wystąpienia astmy oskrzelowej. No to bardzo ważne. A czy osoby, które już chorują na astmę, również mogą się odczulać? Jak najbardziej. Oczywiście, jeżeli tą główną przyczyną rozwoju objawów jest alergen, no to jak najbardziej, jeżeli astma zaostrza się wtedy, kiedy mamy kontakt z alergenem, czy z pyłkami, czy z roztoczami kurzu domowego, no to zastosowanie tej metody jest no, błogosławieństwem dla pacjenta. On bardzo dużo korzysta na tym. Oczywiście nie odczulamy astmy ciężkiej. Jeżeli pacjent ma duże zaburzenia przepływu powietrza przez układ oddechowy, to może być to dla niego niebezpieczne. Ale jeżeli odpowiednio wcześnie rozpoczniemy immunoterapię, nie na tym etapie, kiedy pacjent już ma ciężką astmę, ale łagodną astmę, to prawdopodobnie będzie go to zabezpieczało przed przejściem do ciężkiej postaci choroby. Także ja uważam, że no, za rzadko stosujemy immunoterapię, powinniśmy stosować u większej grupy osób, które spełniają kryteria włączenia do terapii, bo tak naprawdę to jest jedyna metoda przyczynowego leczenia alergii. Nie ma innej. Rozumiem, że w tej chwili trudno rozpoczynać immunoterapię również właśnie z powodu epidemii COVID i tej sytuacji, która jest z tym związana. A co z osobami, które już miały ją wcześniej? Czy mogą ją kontynuować? No tutaj muszę posłużyć się jakby radą konsultanta krajowego i wytycznymi Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Jeżeli pacjent ukończył 3-letni tryb odczulania, ze względu na stan epidemiologiczny raczej powinniśmy zaprzestać odczulania i powiedzieć, no zapraszamy, jak sytuacja wróci do normy. Natomiast jeżeli ktoś nie ukończył 3 lat, a ma możliwość kontynuacji, bo gabinet lekarza alergologa jest przygotowany do tego, żeby przyjąć pacjenta i jest ten alergolog i jest pacjent, który chce skorzystać z takiej możliwości i obie strony są zabezpieczone, to ja nie widzę przeciwwskazań do tego, żeby taką terapię u pacjenta kontynuować, bo ona nie jest jeszcze zakończona, a jest to leczenie przyczynowe, jak powiedziałem, szczególnie jeżeli pacjent odczuwa duże korzyści z zastosowania immunoterapii swoistej, to moim zdaniem powinna być ona kontynuowana do ukończenia 3 roku przynajmniej. A co z osobami, które właśnie odczulały się tymi tabletkami podjęzykowymi albo immunoterapią w kroplach? Czy mogą kontynuować w tej chwili? No i jak najbardziej. Tutaj oczywiście ten kontakt, o którym wspomniałem, który powinien się pojawić co 2 miesiące, żeby zebrać wywiad, co się dzieje z pacjentem, to samo możemy zrobić przez telefon. Czyli rozmawiając z pacjentem, który jest w trakcie immunoterapii podjęzykowej, ja pytam się, czy przypadkiem w momencie, kiedy stosuje, no to już wysokie dawki szczepionki w domu, czy ma jakieś objawy niepożądane, a jeżeli tak, to jakie? I w tym momencie, w trakcie takiej rozmowy możemy ustalić formę zapobiegania tym powikłaniom, na przykład zmniejszenie dawki, wzmocnienie jakby terapii w postaci leków, które mogłyby uśmierzyć dolegliwości.
też jestem w stanie, rozmawiając z pacjentem, ustalić, czy te objawy są zagrażające dla niego i wtedy musimy przerwać, czy też może kontynuować. Także no, tutaj taka rozmowa telefoniczna rzeczywiście jest w stanie dużo pomóc i nie widzę przeciwwskazań do tego, żeby immunoterapię podjęzykową w formie kropli czy tabletek kontynuować nadal, no mimo że mamy taką trudną sytuację epidemiologiczną. No właśnie, jeszcze chciałam zapytać właśnie o tą kwestię, ponieważ jakby te tabletki do immunoterapii, jak również służące do immunoterapii, jak również krople są nierefundowane. Czy w sytuacji takiej, jakiej mamy obecnie, że jest problem z dostaniem się do lekarza, pacjenci się obawiają tych również przyjścia do lekarza, są pewne trudności, czy nie powinno być tak, że również ta forma powinna być refundowana po to, żeby pacjent miał wybór i żeby również no, nie obciążać po prostu systemu ochrony zdrowia tymi wizytami? Skoro te obie formy To jest pytanie do organizatora służby zdrowia. W momencie, kiedy na pewno takie decyzje nie powinny być podejmowane pochopnie, prawda? Czyli nie wtedy, kiedy mamy kryzys. Jeżeli mamy kryzys, no to jakby leczymy w ten sposób, żeby było bezpiecznie dla pacjenta. Czyli mamy leki, które jesteśmy w stanie podać pacjentowi, żeby uśmierzyć jego dolegliwości. Natomiast na pewno po epidemii należy wrócić do tej rozmowy, czy jeżeli są to dwie metody równorzędne, że tak powiem, czyli dają podobne objawy kliniczne, podobną redukcję ze strony objawów i podobne benefity czerpie z tego pacjent, czy przypadkiem no, w jakiś sposób tutaj nie pójść w kierunku właśnie jakby refundowania tej metody. To od lat toczy się na ten temat dyskusja i myślę, że to by było wyjście naprzeciw na pewno oczekiwaniom pacjentów, na pewno. Dlatego, że to pacjent powinien decydować, jaką formułę immunoterapii wybiera. Właśnie obydwie te metody są równie skuteczne, jeśli... Dokładnie, równie skuteczne. Inna jest formuła logistyczna w zakresie podawania szczepionki. Tak. Panie doktorze, na koniec gdybym powiedział takie najważniejsze rady dla alergików w tym sezonie pylenia, a jednocześnie w czasie właśnie epidemii COVID-19. Znaczy, na pewno to zacznę od epidemii, bo to jest takie, jakby co wszystkich nas intryguje. Na pewno trzymanie zasad izolacji społecznej, tego co GIS nam zaleca na co dzień i o czym przypomina minister zdrowia, jest bardzo ważne. Czyli zasady, jakby, które pozwalają nam na zmniejszenie ilości osób narażonych na COVID, są ze wszechmiar wskazane i do praktyki już teraz przez każdego. 12-milionowa grupa pacjentów uczulonych w Polsce może mieć z powodu alergii na drzewa czy trawy objawy. Więc ci pacjenci, którzy już wiedzą, że są uczuleni, powinni przynajmniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem sezonu pylenia brać leki, które zostały im wypisane przez lekarza. Jeżeli nie mają takich leków, to w drodze telewizyty powinni uzyskać e-receptę na takie leki i rozpocząć podawanie tych leków na 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem sezonu pylenia. Ci z pacjentów, którzy stosują sterydy donosowe, sterydy wziewne, nie powinni ich odstawiać. Jest duża steroidofobia wśród pacjentów i to ważne jest, żeby podkreślić to. Sterydy wziewne nie zwiększają ryzyka rozwoju COVID, ale zmniejszają ryzyko rozwoju COVID. Czyli dobrze leczony alergiczny nierzyk nosa, dobrze leczona astma, przy pomocy sterydów wziewnych zmniejsza szansę na niepozytywny przebieg zarażenia koronawirusem i choroby COVID-19. O tym pacjenci powinni wiedzieć i powinni stosować leczenie tak jak przed okresem epidemii. I ci pacjenci, którzy zostali zaskoczeni w tym roku, bo nie mieli objawów wcześniej, a mogą domniemywać, że to jest alergia, powinni skorzystać czy z telewizyty u swojego lekarza pierwszego kontaktu, czy z pomocy farmaceutycznej, zarówno lek antyhistaminowy do nosa, doustnie lub też do oka, jak i steryd donosowy mogą otrzymać w ramach pomocy farmaceutycznej i powinni skorzystać z tej porady u farmaceuty, dlatego że to istotnie może zmniejszyć ryzyko jakby złego przebiegu choroby alergicznej, a wiemy, i o tym mówią specjaliści,
że nieleczony alergiczny nieżyc nosa, nieleczona astma zwiększa ryzyko złego przebiegu zakażenia koronawirusem i choroby COVID-19. Także no, taki apel, nie odstawiajmy leków, które mamy, świadomie podchodźmy do tematu, co się z nami dzieje, czy to jest choroba przeziębieniowa, czy to może jest alergia, a jeżeli rzeczywiście podejrzewamy u siebie COVID-19, czyli mamy wysoką gorączkę, suchy męczący kaszel, uczucie duszności, skorzystajmy z pomocy specjalistów z oddziałów obserwacyjno-zakaźnych. I jeszcze ostatnie pytanie, bo alergicy, którzy mają alergiczny nieżyc nosa, często też mają uzdrowienie oczu w sezonie pylenia. Co wtedy? Zwłaszcza, że jest to droga wejścia koronawirusa przez oczy. Tak. No tutaj, tak jak wymieniałem te leki, które pacjent może w ramach opieki farmaceutycznej otrzymać w aptece, to również są antyhistaminiki dospojówkowe. Są leki, które możemy po prostu pójść do apteki, zgłosić problem i otrzymamy leki, które zdecydowanie zmniejszą objawy. Jeżeli jeszcze dodatkowo weźmiemy lek antyhistaminowy doustnie, no to w tym momencie zastosujemy zasady profilaktyki, czyli wychodząc na dwór, założymy okulary, po przyjściu do domu umyjemy twarz, wypłuczemy nos, gardło, uszy, najlepiej weźmiemy kąpiel, czyli zmyjemy te pyłki z siebie, no to później tylko przebierzemy się w nowe ubranie, zakroplimy oczy lekiem antyhistaminowym, łykniemy tabletkę leku antyhistaminowego, no i będziemy żyli tak jak ci, którzy nie mają alergii. Dziękuję serdecznie za te wszystkie rady. Naszym gościem był pan doktor nauk medycznych Piotr Dąbrowiecki, specjalista chorób wewnętrznych i alergologii z Wojskowego Instytutu Medycznego. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie i życzę zdrowia.